Jest nam trener dla Białostok, pan Michał Probierz. Trenerze, proszę o skomentowanie spotkania. No na pewno wiedzieliśmy, że trafimy na bardzo zdeterminowanego przeciwnika. Na pewno to, co trener Dowczyk mówił, że podbudowywali się tymi spotkaniami, gdzie wygrali bardzo wysoko i tutaj na tym bazowali, cały czas puszczali im bramki i oglądali te spotkania, bo chcieli w taki sam sposób wygrać, nabrać pewności siebie. My wiedzieliśmy, że to jest zupełnie inny zespół teraz, że to jest zespół, który wie, czego chce, dlatego zespołowi mogę tylko pogratulować, bo zagraliśmy chyba najlepsze spotkanie w tym sezonie przeciwko zespołowi, który naprawdę zrobił wszystko, no bo to wiadomo, że w piłce nożnej rzadko się zdarza, żeby trafiła się siódemka, no ale to ulubiona liczba byłego prezesa Cupiała, także bardzo lubił siedem, także teraz na pożegnanie jest siódma porażka. Jeżeli chodzi o nasz zespół, to bardzo istotne było to, że potrafiliśmy momentami bardzo groźnie przejść do ofensywy, że byliśmy groźni, że potrafiliśmy też utrzymać się przy piłce i na pewno szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych sytuacji. Trochę nam skomplikowało w tygodniu to, że wypadł nam Fiodor i zobaczymy, miejmy nadzieję, że sztab szkoleniowy szybko postawi na nogi tych zawodników, a tak samo Karol Mackiewicz i Burliga, którzy się rozchorowali w tych warunkach, gdzieś tam później te zmiany, Mystek też, który był na kadrze, dopiero wszedł, ale to są zawodnicy perspektywiczni i oby tak pokazywali. Pokazaliśmy dzisiaj klasę i to jest najważniejsze, chwała temu zespołowi, nawet jak się nie strzela rzutu karnego, byliśmy zdecydowanie zespołem lepszym i wygraliśmy zasłużenie. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Panie trenerze, pytanie o Mariana Kelemena, bo to tam... Marian Kelemen, jak tam, w porządku z nim wszystko, bo... Może no akurat no, trudno mi jest powiedzieć, no bo dopiero co zeszliśmy, ten zawodnicy mają rozbieganie, bo już mamy w piątek ważny mecz i dla mnie już ten jest mecz ważny, żeby też postawić ich na nogi, jutro będziemy wiedzieli, co jest, ale mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, jeżeli chodzi o Mariana i tam mamy jakieś drobne urazy, ale nikt na jakieś poważniejsze na razie nie narzeka. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Piotrczak, Dziennika Polskiego Policji, że chciałem zapytać, to siódemkę Wisły, czy to jest najsłabsza Wisła, jaką pan widział i czy to ostatnie miejsce, pan zdaniem, to jest zaskoczenie dla pana, czy się pan spodziewał? To jest wielkie zaskoczenie dla mnie. Ja kiedyś powiedziałem, jak byłem w Krakowie, że ja wyobrażam sobie inną drogę. Pan Cupiał wybrał inną, może Wisła by była dzisiaj w innym miejscu, bym wtedy nie odszedł, ale to jest wybór ludzi, którzy postawili na innych. Ci ludzie dalej są w klubie i życzę im powodzenia. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy bardzo. Dobranoc.